Rozmowy z maszynami, sztuczna inteligencja czy biocybernetyka to dla większości z nas rzeczywistość znana jedynie z filmów science fiction. Dla profesora Tadeusiewicza zaś bliska przyszłość, która zrewolucjonizuje wkrótce nasze życie. Tymi właśnie zagadnieniami zajmuje się od kilkudziesięciu lat. Ma na koncie prawie 500 publikacji naukowych na ten temat. Jeżeli te maszyny, zamiast być głupimi automatami, staną się tworami sztucznie inteligentnymi, to wszyscy na tym tylko skorzystamy. I myślę, że badania w sztucznej inteligencji są po prostu badaniami dla ludzi, ponieważ maszynom ta inteligencja potrzebna nie jest, a nam zdecydowanie tak. Tytuł doktora honoris causa to najwyższa godność, jaką uczelnia obdarzyć może osobę wyjątkowo zasłużoną dla nauki i kultury. Do tej pory Częstochowska Politechnika przyznała 9 takich wyróżnień.